99 i... Odblokowany Mini Forza Edition. To jest ciekawe auto, prawdę mówiąc, długo czekałem na niego. Poka mi go. Standardowo ten samochód ma napęd na przód, a ten ma napęd na... Na wszystkie koła, okej, okay, ale czekaj. Elektryk! Dwubiegowy! To jest... Ej, to jest najmniejszy elektryk w Fordzie obecnie chyba. Boże. Elektryk, no! Ej, napęd na cztery koła. Elektryk, Mini Cooper. To jest duch Fordzy Horizon 4 w Fordzie Horizon 5, słuchajcie. No, jakby... Ale kiepsko się prowadzi, kiepsko skręca. Ciekawe, ej, ciekawe jakby sobie poradził. Mamy go zrobionego w klasie A, prawda? Weźcie chłopaki sobie jakieś inne samochody. Ja spróbuję, spróbujemy nim sobie pojechać jakiś wyścig, jaki proponuję. Ej, dawaj w mieście pojedziemy, bo w mieście... No myślę, że ten samochód sprawdzi się najlepiej. Bez w ogóle żadnego tuningu, bez niczego. Zaraz sobie spróbujemy go porobić. W ogóle gdzie on ma te jakby baterie? Środek ciężkości gdzie jest? On nie powinien być aż tak niski, jakby... Gdzie te baterie się w nim mieszczą? Chyba, że ma zasięg na przykład 50 km, no nie? Bez sensu samochód trochę. Zepsuli miniacza. Chyba, że bateria jest na przykład w całym samochodzie, czyli w bagażniku przodu auta, to wtedy okej, okay, to wtedy zasięg może być koło 300 km mniej więcej, no nie? No ale w podłodze nie można, bo ten samochód no nie ma miejsca podłodze na baterię. O, tak, macie rację, trzeba będzie go otworzyć. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Wydaje mi się, że to jest projekt autorski Forzy, tak? Czyli może niekoniecznie gdzieś tam będą te baterie. Ty, ale przyspiesza ładnie. Zobacz, nie odstaje jakoś od peletonu. W sensie od czołówki. O kurde, ty! Okej, nawrotka. Ale umówmy się, to jest chyba jedyny wyścig, czyli te wyścigi w mieście to są jedyne, gdzie taki miniacz może sobie poradzić, no nie? Bo tam, gdzie trzeba osiągać wyższe prędkości, no może być ciężko. Tak myślę. Chociaż zobaczcie, Supra jedzie sobie przede mną na lajciku. To jest normalnie spalinowy samochód. W ogóle, fajnie by było, jakby można było do Supry sobie swapa zrobić elektrycznego, no nie? Jakby, no jak już mamy w miniaczu silnik elektryczny, dlaczego nie można dać do innych samochodów swapów elektrycznych, nie? I zrobić na przykład z BMW E46 elektryka do driftu. Samochód w serii ma glitcha z ładowaniem mocy. Czekaj, jak się ładuje tą moc? Dobra, no to poczekamy chwilę, nie? Tak, ile koni mechanicznych nastukamy? 10 tysięcy? Ile? 14 tysięcy obrotów, jest. Ile trzeba nabić tych koni? Już mamy 10 tysięcy w sumie, to tak może z 50 tysięcy nabijemy, co? 50 tysięcy? Myślę, że 50 tysięcy będzie spok, ale wystartuje gnój. Do 100 tysięcy? Nie, 100 tysięcy chyba za dużo, ziombel. Dobra, już mamy 20 tysięcy. 100 tysięcy, no dobra, no to czekamy do 100 tysięcy. O Boże. 40 tysięcy koni, 42. I to jest bez żadnego tuningu. Ja nie wiem, czy ten samochód ma w ogóle jakikolwiek tuning. No kapcie to chyba tu znikną. Ty, właśnie moglibyśmy założyć kapcie dragowe, nie? O, 80 tysięcy koni. Dobra, 95 tysięcy koni mechanicznych. Teraz to będzie driftował. Gotowi? 3, 2, 1, start. What? Dawaj na hopę! O kurde, ale poleciał! Ej, słyszeliście przez chwilę ten dziwny dźwięk? Już go nie słychać, jakby jest statek kosmiczny czy coś. Dobra, musimy sprawdzić.
Opony trzeba mu zmienić. Dajmy mu opony dragowe. Nie wiem, czy są, ale jak będą, to będzie koks. Czekaj. Opony. Ty, są opony dragowe, zobacz. Ja pierdzielę, człowieku. Ale to będzie koks. Musimy jeszcze raz niestety nabić to moc, nie? Do 100 tysięcy. Co w ogóle tu ma do zrobić? Możemy mu podnieść mocy. Zobacz, niewiele trzeba robić. Wystarczy trzymać hamulec i gaz i... Zakładam, że pojedzie 600 km na godzinę. Co ty? Dobra, mamy 95. Gotowi? Uwaga, 100 tysięcy zaraz będzie. 99 i... Okej, trakcja jest dużo lepsza na tych oponach. 400! Było 40 coś, nie? O, nie wykręcę. Auu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 u
ciśniesz? No jeszcze ciśnie ty. Dobra, już. Już się unormowało. Samochody jako taką udało się ominąć, no nie? Nawet nie było źle. Na pewno musimy zwiększyć ciśnienie, bo będziemy mieli za dużo mocy, jak na tak niskie ciśnienie w oponach. Dobra, dajmy 1,5 bara, tak myślę, że będzie optymalnie. Tu z biegami chyba nic. Spróbuję tak wydłużyć je do maksa. Jak będziemy mieli tyle koni, to raczej spoko, nie? Dobra, obniżamy go. I na twardziocha robimy? Nie, miękko niech będzie. Blokada autostrady nic nie da, bo te boty będą mi się pojawiać przed maską. Nawet jak chłopaki staną gdzieś tam na początku. Dobra, to mamy. Ty, aero jeszcze zmniejszymy. O, i dyfra możemy przyblokować. O, i to zrobi trochę robotę też. Takie coś, hop. Myślę, że 50 tysięcy koni mechanicznych chyba wystarczy, nie? Żeby to sprawdzić. Także to będzie chwileczka. Z 2 minutki. Głupie to trochę. A w nawstecznym można to robić? Ty, no, na wstecznym też. Co się tu stało, ej? Co się dzieje z tym autem? Czekaj. On coś zaczął dziwnie podskakiwać. O, tak! Ty, on stanie na koło! Patrz, co się z nim dzieje, dobra. Okej, to będzie ciekawe. A czy tak, naprzód staje już. Czekaj, wbijam wsteczny. Ładuję moc. 2000, 3000 koni. Ja już jako tako staję. No dobra, teraz naładuję do 50 tysięcy koni, myślę, że wystarczy. Biegi są już mocno wydłużone w tym momencie, więc teoretycznie powinien pojechać szybciej, no, zobaczymy. Może ustawię się na tym pasie tu pobocznym, o. Moja najwyższa prędkość w grze to jest 489 km na godzinę póki co, więc jak pobiję miniaczem tą prędkość teraz, to będzie śmiesznie. Ej, faktycznie, już mamy praktycznie 100 tysięcy koni mechanicznych, dużo szybciej się nabiło, nie? No, także warto było zwiększyć tę moc. 90 tysięcy już mamy, kurde. Dobra, gotowi? Teraz się odpalamy. 3, 2, 1, start! On podskakuje z przodu, ty! Mogę skręcać? Aj! O! 80? 90? What? Ty! O, 500 było! 500 podskakuje do góry! Wow! Ej, było 500! To jest moja najwyższa prędkość w grze! Ja pierniczę! 501 było? Ej, what? Czekaj, bo tu chłopaki jeszcze jadą, tak? A, idzią. Ale nie, tutaj normalna prędkość była raczej. Ty, ja chyba pobiłem swój rekord. Gdzie to się patrzy? My Horizon, staty, skills, discovery, records. Ej, pokazuje mi tutaj, zobaczcie, top speed 483 km na godzinę nawet. Ale najwyższa prędkość na speed trap to pokazuje mi 490. Ale jechałem, widzieliście, że jechałem 500, 501, no ponad 500 km na godzinę jechałem. Da się tym miniaczem. Ale jak śmiesznie podskakuje, nie? Teraz. On prawie, on stanął na koło podczas ruszania. Może by dało się go zrobić, wiesz, na koło. Tak żeby... I podskakuje. O Boże. Ty, ale wiem, inaczej go zróbmy. Dajmy mu, podwyższmy mu zawieszenie. On jest teraz na miękko. Dajmy na maksa wysokie i zobaczymy teraz. O, się. Czekaj, się buja gnój. Dalej to samo, on jest taki miękko twardy. A czekaj, ja do tyłu? Jaki dziwny dźwięk. Dobra, jeszcze raz spróbuję.
Z tym wyższym zawieszeniem. Ale no czemu mi nie nabiło tej prędkości, nie? Między 500 a 501 było, tak? Prędkość. O pierdolnicze, masakra. Dobra, jeszcze raz. Tutaj ten pas jest bardzo dobry do testowania tego. Ale się buja, gnój. Śmiesznie wygląda, nie? Podczas tego. O, najgorsze jest to czekanie chyba, no nie? Ale teraz się te konie szybciej nabijają. Na lotnisku byłoby lepiej, bo skrętu nie ma. Tam jest, na lotnisku jest krócej, wiesz? Tutaj jednak ten pas jest dłuższy mimo wszystko. Jaś fasola by go chciał? 20 tysięcy koni? 30 tysięcy koni? Jakie głupie ty. 35, 36? No nabija się ładnie, nabija się. Myślałem, że to zawieszenie sprawi, że samochód... Ty, a teraz może... Ale wyskoczył, widzieliście jak chleb cię zrobił? Dobra, mamy 50 tysięcy. Powinno nam wystarczyć. Okej, na miękkim zawieszeniu nie dzieje się za dużo. Już się skończyła moc chyba. No, skończyła się niestety. Na miękkim zawieszeniu nie dzieje się zbyt dużo, dlatego idźmy teraz w zupełnie inną stronę. Dajmy sobie na sztywno wszystko. Pyk, nisko i na sztywno. I zobaczymy teraz. Kurde. Hamulce, że 100 tysięcy koni wytrzymują. No te 100 tysięcy było tylko przez chwilę. Teraz mieliśmy 50 tysięcy. A na sztywno zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Ej, nie mogę wyhamować! Okej, wracamy. Teraz gnój jest na sztywno. W sumie chyba będzie normalnie jechał. Całkiem zwyczajnie, nie? Nie będzie stawiał na koła, ani nie robił nic takiego hardkorowego. Jedyne co, to może się jakoś śmiesznie odbić od czegoś, nie? Jak będziemy jechać bardzo szybko. Spróbujmy tu, co się stanie. Ale nie, chyba jest w porządku. Czekaj, już jestem na miejscu. Jestem na miejscu. O nic, musimy go podładować do 100 tysięcy. Nie, 100 tysięcy to jest takie minimum, żeby mieć tą moc wystarczająco długo, no nie? Chlebciu. Ale to nie jest chyba ten miniacz elektryczny. Jest paradoksalnie bardziej sztywny, jak tłumień nie zmniejszysz? Zaraz, czekaj, bo teraz nie mogę go zatrzymać. Dobra, spróbujmy. Chyba nie. Ale ciulnie, to jest Forza, nie? Tutaj logiki nie ma za dużo w tym tuningu. Dobra, zawracamy. Kurde, się nie da skręcać teraz. Dobra, ostatnie 100 tysięcy. No już 500 niby było, nie? Dużo szybciej się nabije teraz, no. Ale do miliona chyba bym nie chciało mi się czekać. Bo to trzeba było tak z... ja wiem, z 10 minut? Do miliona? Nie? Coś takiego. Do miliona tak z 10 minut trzeba czekać. Nie, no może krócej. Z 7? Jak myślicie? Dobra, dwójka wbita, 30 tysięcy już mamy. 50 tysięcy jest z koni za mało, nie? Za szybko się kończy ta moc. Musimy tak ze 100 nabić. Jeszcze raz. Ostatni raz. I teraz jedziemy na zawieszeniu sztywnym. Zobaczymy. Na bardzo miękkim nie chciał szybko jechać. Nie, czekaj, na bardzo miękkim w sumie jechał dosyć szybko, nie? Jakoś tak bujał się, podskakiwał lekko i działy się z nim dziwne rzeczy. No zobaczymy teraz. Ty, a co by się stało, jakby na przykład dwa naładowane miniacze rozpędzone do 500 km na godzinę zderzyły się ze sobą? Wyobrażacie sobie coś takiego? Chyba czarna dziura by powstała. Dobra, 60 tysięcy koni i zaraz startujemy. 70 tysięcy, ruch zablokowany. 85 tysięcy. Dobra, startujemy za 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, start! O, czekaj. Myślę, że teraz znacznie gorzej, nie? Czyli miękkie zawieszenie chyba lepiej. I szybko moc mu się też skończyła. O kurde, ale go wysrało. Ja pierdolę. Ten miniacz jest napęd na wszystkie koła. Czyli co, najlepsze rezultaty dawał miniacz chyba ustawiony na miękko? No i wiadomo, że na maksa stunigowany, nie?
Opony dragowe są ciekawe. W sumie to jest standard teraz, jak jedziemy. Całkiem ładnie śmiga, nie? 300 km, 300 koni mechanicznych. Nieźle, nieźle. Chociaż na oponach dragowych, no w klasie A raczej by sobie nie poradził z niczym, no nie? Ale tak, no ciekawe autko. Miniacz elektryczny. Mam nadzieję, że będą później dostępne jakieś takie swapy, że będziemy mogli sobie elektryka na przykład z BMW zrobić, nie? Albo z jakiegoś Nissana GT-R zrobić elektryka. To by było ciekawe. Może niezbyt fajne pod kątem profanacji, ale no takie ciekawe myślę, nie? W Fordzie.